Cześć, witajcie na kanale CellChina. Dziś mam kolejną przesyłkę, w której będzie dysk SSD. Na pewno się dziwicie, dlaczego zamówiłem dysk pamięć w Chinach, czego raczej się nie polecam. No akurat to jest pamięć, dysk dosyć renomowanego producenta. W Polsce może Natak jest mało znany, ale powiem tylko tyle, że jest to pierwszy na świecie producent pamięci przenośnych. Pendrive'a pierwszego zrobiła ta firma. Obecnie jest w posiadaniu ponad 300 patentów, jeżeli chodzi o nowe technologie. Dużo się nie dotyczy właśnie pamięci przenośnych i budowy pamięci. Także jest to praktycznie lider w branży, chociaż w Polsce dopiero ta firma zaistniała niedawno. I co jeszcze mogę powiedzieć? Dysk ten kosztował raz z przesyłką $60, niecałe $60, co jest równowartością około 220 zł przy obecnym kursie dolara. No, dolar na razie powoli tanieje, także dysk się będzie robił coraz tańszy. W Polsce na polskich aukcjach można w podobnych cenach kupić także dyski, no, może nawet o podobnych parametrach. Troszeczkę w Polsce są droższe, ale niewiele. Ja akurat wykorzystałem kupon zniżkowy, jaki miałem na AliExpress, także mi się to opłacało. No i zobaczmy, opakowanie wygląda w ten oto sposób. Jak widzimy, 2,5 cala SATA 3, 6 GB na sekundę. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda w środku. No i proszę, mamy pudełeczko, mamy pod spodem instrukcję obsługi, przewodnik dla dysku, nie wiem po co, i gwarancja przy okazji. Dobrze, i wyciągamy nasz dysk. Jak widzimy, pojemność 120 GB, made in China, można wyczytać i nazewnictwo N5S, nazwa modelu. Widzę, że nazewnictwo jest dosyć spójne z dyskami Plextora. Tu widzimy M6S, jest N5, czyli to się pokrywa. Sam rozmiar i wygląd jest też bardzo zbliżony. Proszę zobaczyć, rozmiarówka prawie, że to jest identyczne. To pewnie grubość około 6 mm. Długości nie znam. Zobaczmy jeszcze, jak gniazda zostały usytuowane. Jest dokładnie to samo. Plextor ma srebrną budowę świecącą. Tu też jest metal, ale pomalowany na czarno. W tym nataku. No i z tej strony na Plextorze jest trochę więcej, że powiem, informacji. Obfitsza ta naklejka jest tutaj taka trochę biedniejsza. Mamy prawdziwy znak C. Inne też dopuszczenia są. No, bezpieczne środowiska, czyli to jest bardzo podobnie jak tutaj. Tutaj jest trochę więcej faktycznie znaczków. Tylko że ten dysk Plextora o tej samej pojemności kosztuje znacznie powyżej 300 zł. A ten, jak mówiłem, 220. Ten będzie szybszy, no to na pewno. Prędkości zapisu, czy to będą większe. Ja za chwilę zabiorę się do testowania tego dysku. Może zrobię pomiar odczytu i Wam go przedstawię. Będziemy wiedzieć, czy warto taki dysk kupić w Chinach, czy lepiej może na miejscu w Polsce. Bo jak wiadomo, będziemy mieli tutaj gwarancję jakby co, 3-letnią w Polsce zazwyczaj. Tutaj mamy gwarancję sprzedawcy z AliExpress, która wynosi tylko rok. Chociaż samej marki i tu tego bym się nie obawiał, to jest naprawdę niezły sprzęt, ten dysk. Dobra, zabieram się do testowania.